Witam, tu Alistejo, na szlaku wielkiej przygody. Jak zapewne pamiętacie, tu coś zostało zakopane. My to oczywiście wykopiemy. A, tylko kasa. W sumie powinienem atakować silniejsze jednostki, skoro mam bonus, a tutaj nie widzę jednostki miatającej, więc... Jak najbardziej, proszę nie uciekać. Pięknie. Pułapeczki mogą się bardzo przydać. I w sumie całkiem fajnie stoją. Nie widzą żadnej skrzyneczki. Czyli możemy zaszaleć. I jeszcze raz to samo, tylko że mocniej. Dużo mocniej. Muszę przyznać, że fajne miejsce na zadanie fajnego super mega ciosu, tylko że może tutaj poczekajmy. Tak, to jest właśnie ta chwila. I za chwilę przyzwę tutaj dziecię wojny i będzie bardzo fajnie. I myślę, że tu powstanie takie kółko i będą próbowali to dziecię zabić, ale to nic z tego nie wyjdzie. Aha, i miśki nie mogą przejść tutaj, to jest też ważne. A, to nawet nie podchodzimy. Miśki są w zasięgu. Tutaj kolejna szansa. Okej. Tutaj, czy to ma... No, w sumie jednego zabijemy. Ma to sens. Tutaj... Wystrzelamy. Jest, dobrze. Myślałem, że będzie gorzej. Ale to właśnie dużo dało, że nie było tutaj jednostek miatających oraz to, że miśki nawet nie mają co marzyć o przebiciu się. Dopóki tutaj ktoś blokuje. Podchodzić? Nie, to nie ma sensu. Tutaj, no. O, miejmy to z głowy. Tutaj. Dalej osłabiamy. Tu nic, ale możemy. Możemy w ten sposób. Raz i może tym razem mocniej. Czy niedobitki? Szał zużywać w sumie. A nie będzie. To się przyda. Okej, nic. Strzelajmy. Poszło całkiem fajnie. I wykorzystujemy bonus. A, to ma znaczenie. Spore znaczenie. O, tu coś jest. Tu coś jest. Doświadczenie. Aha, tam coś na dole chyba jest. O, tu. A tu? Czy ja tu byłem, czy ja to przeszukałem? A co to za armia? Równa siła. Mają ciernie. Ale powinniśmy dać radę. To trzeba zniszczyć. A, to policja się tym zajmą. Skrzynek nie widzę, więc... O, sporo ich. Ale liczę na to, że posłanie z Reginy odwróci uwagę. A teraz to tylko... Chyba, żebym osłabił wpierw królą ognia, ale nie.
Niech będzie tak. Bo ja chcę, żeby wszystkie jednostki oberwały. O, nawet nie takie małe obrażenia. Biorąc pod uwagę, że to była słabsza wersja. Po prostu tych cierni jest za dużo i to jest problem. Ale już tak całkiem fajnie to wygląda. Dobrze, ale teraz tak. Dobrze. Trzeci ruch należy do mnie i to ma znaczenie. Gdyż jako drugi chcę tutaj zadać pewne obrażenia grupowo. I teraz dopiero możemy przywołać. W sumie pułapki też są w całkiem fajnych miejscach położone. Tu podchodzimy i wykorzystamy okazję, aby oddać strzał. Oż tych łuczników, znaczy tych strzelających formacji tutaj za dużo nie zostało i to jest bardzo dobrze dla nas, bo to oznacza, że mają duże trudności, żeby zadać nam obrażenia. No ale proszę mi tu nie latać. Bijemy. W sumie gryfy mogłyby tu mi zaszkodzić, ale... Wystrzelamy. Tu proszę do kółeczka. O, pięknie. Pułapka zadziałała. Tutaj... Gryfy? Nie no, tutaj troszeczkę dużo jest. Aha, runeczka. Bijemy. Jest ich po prostu za dużo. Można by przejąć, ale nie. Strzelajmy. Zaraz będę czarował i... I wtedy to może... No totalną rzeźnię się tu uda stworzyć. O, już tak mocno spadło, że sam już nie wiem. Ale jednak tu. Najważniejsze, że na tych trzech polach znajdują się wrogie jednostki, a teraz zobaczmy, co z tego wyjdzie. Trzeba będzie jednak poprawić. I jest fajnie. Coraz lepiej. Tak, jeszcze przez dwie bitwy mogę korzystać z bonusu. A w międzyczasie sobie jeszcze tu przeszukajmy. Co tam jest? Czy ja tam byłem? Chyba byłem. Oj, widzę czerwoną runkę. Tylko jak się tu dostać? Chyba w ten sposób. Chyba tu nic więcej nie ma ukrytego. Nie. Aha, ja tutaj chyba walczyłem. A tam jest ten... No właśnie. Tutaj armię troli pokonałem między innymi. Aha, tutaj stąd przyszedłem. Może po kolejnym awansie powalczyłbym z nim. W każdym razie na pewno będę chciał wykorzystać bonus, ale jak wiecie, mam jeszcze jeden zwój, więc można powiedzieć, że
najbliższych 7 walk to powinny być pojedynki z takimi bardziej wymagającymi przeciwnikami. Tutaj zbadałem to? Ale nie. A, jest coś. Kasa. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym i jeszcze tutaj zabawimy.